Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Pan Jezus dodaje nam otuchy w tych słowach. Mówi do uczniów, by nie trwożyli się, bo On zadba o ich szczęście. A mówi to po tym, jak wyjawił, że On, ich mistrz, będzie cierpiał i że Piotr zaprze się swego mistrza. Uczniowie wobec tego wszystkiego, co usłyszeli, mieli prawo być wystraszeni, zasmuceni, no właśnie, zdezorientowani. Pomyślmy o naszych sercach, o tym, że i my jesteśmy często pełni obaw o nasz wieczny los, czy Pan będzie o nas pamiętał. A Chrystus mówi, że przygotuje nam miejsce, że jest naszym przewodnikiem, że jest naszą drogą do celu, że nie zostawia nas samym sobie. On podaje nam dłoń ratującą. On prowadzi nas drogą prostą, mimo naszych oporów, krzyków, protestów. On prowadzi, daje znaki, przychodzi w modlitwie, w swoim słowie, w sakramentach. Codzienny różaniec to maryjne spotkanie z Jezusem. On w tej modlitwie staje się naszą drogą, prawdą i życiem. Pan dzięki prowadzeniu Maryi do Niego ogarnia nas swą obecnością, podprowadza nas w górę do Ojca. Doceniajmy to, co otrzymujemy od Boga. Doceniajmy dobrych ludzi, pomoc, oparcie, a przede wszystkim to Boże cierpliwe, pełne miłości spojrzenie na nas. Różaniec dziś może być dziękczynieniem za dobroć Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,